No cóż, przyszedł ten czas, kiedy pojawi się tutaj na kanapie sam mistrz z mistrzowskim pasem. Kacper Mejna, zapraszam serdecznie. Kacperku, mój drogi, słyszałeś, co tutaj mówił twój kolega z Kaszub, nie przedłużając, daję ci mikrofon, proszę bardzo, ustosunkuj się jakoś do tego. Witam wszystkich serdecznie, na żywo i przed telewizorami, telefonami. Ciężko odpowiedzieć na twoje pytanie. Jest niezrozumiałe? No oczywiście. Posłuchaj, no tutaj twój kolega z Kaszów powiedział tak, chcę ci zabrać pas, jest lepszy od ciebie. To też tak mówię w wielkim skrócie. Chciałbym, żebyś tak coś skomentował. Chcesz mu oddać ten pas? To może oddaj mu go teraz. To jest takie tanie rzeczy. To co on musi zrobić, żeby ten pas zdobyć? Powiedział, że on go chce. On powiedział, że on nie przegrał, on jest najlepszy na Kaszubach. No nie uważałeś chyba, w pierwszym rzędzie siedziałeś. Na początek bym musiał stoczyć... Załóżmy tyle walk co ja i wtedy możemy się mierzyć o pas. Kacper, ty wszystkich rywali wysyłałeś na emeryturę, ich już po prostu nie ma. Skąd ma tych rywali wziąć? Idzie na skróty, chce od razu iść do ciebie. Co ty na to? No można przyjąć taką walkę, ale tak jak mówiłem, pierw musi też zrobić tą drogę co ja zrobiłem tego pasa, więc tyle walk co ja i wtedy możemy robić galę. Kacper, no teraz tak już może trochę mniej zabawnie. No, wczoraj gruchnęła informacja, prawdopodobnie o której nie wiesz, że jednak twoim rywalem nie będzie Sosna Sosiński ze Sport Advance, ponieważ doznał kontuzji na sparingu. Rozmawiałem też z jego menadżerem. No jego menadżer w sposób zabawny to określił, że on chyba nie wie, że ciosów się nie blokuje twarzą. Rozwalił nos, w poniedziałek będzie miał operację. Pierwsza reakcja twoja. Wow. No, znaczy jakby była teraz Koloseum, no to wiedziałem, że straszną twarz miał rozbitą. Się zastanawiałem, czy oni bez kasku tam śmigają na sparingach. No, wiesz to, no może sprawdzał się przed twoją siłą ciosu, tak? Ale no, wiesz, wymieniliśmy parę wiadomości prywatnie. No, wspominałeś o szpitalu, o połamaniu, o noszach, o dużach rzeczy wspominałeś. No, nie będę, jego nie ma, nie będę mówił, o czym on mówił, ale mniej więcej w podobnym tonie się wypowiadał. Szacowne grono nie pozwala mi używać tutaj słów padały w tym kierunku, więc zawód? Z kim chciałbyś się zmierzyć? Tak na szybko? Tak na szybko, to bym chciał, zaszczyt by był, Tomasz Adamek. Halo, Tomasz Adamek. Wszyscy chcą bić. Tomasz Adamek jest utytułowanym pięściarzem starszej daty już. Wywoływanie jego do ringu już jest, wiesz, no takie trochę myszką trąci. Ale na przykład Bizon Bizewski jest tutaj z nami na sali. Zapraszamy. Proszę bardzo, panowie, zapraszam face to face. Kaszubskie mistrzostwa. Już teraz? No a kiedy? Jutro? Proszę bardzo. No i co panowie? Kto na tych Kaszubach jest najmocniejszy? Kto jest niepokonany? A jak to było z tym turniejem wagi ciężkiej? Tak, na chodniku potyczka. Na chodniku potyczka, ale plecy, co? Na twarz. Widzam, powiedz mi ostatnio, jak tam walczyłeś z tym bańbułą, co tam czułeś, bo mówiłeś, że to trochę ci chłopak dał wycisk. No tam zabrał mi troszkę punktów. Podo przyjechał, dał dobrą walkę. Pierwsza szóstka. No i co? Znokotować się nie udało. Twardy chłopak. Ale powiedz mi, że ten bańbuła jest na przykład na tyle mocny, że mógłby na przykład Kacpra uszkodzić? No uszkodzić by mógł, ale myślę, że ogólnie to ciężko by było mu wygrać z Kacprem, bardzo ciężko. Czyli cenisz tego Kacperka, jednak nie uważasz, że jednak ten Kacper coś tam potrafi?
No jak mam nie cenić? No w końcu mistrz Polski, no o czym tutaj mówimy. Tak, dokładnie, należy cenić pas mistrza Polski, jest to pas mistrzowski, bardzo niesłusznie przez niektórych jest deprecjonowany, chciałem powiedzieć, że to jednak coś znaczy. Wielu pięściarzy o tym marzy, wielu pięściarzy chciałoby ten pas mieć, z czego zresztą tutaj Bizon jest też dowodem, więc panowie, parę sekund dla was, proszę bardzo, face to face, który pierwszy mrugnie, bliżej panowie, tutaj bliżej, bliżej, tutaj ktoś może porusza, coś powiedzieć. No, ale Ola tutaj lata, są emocje, są iskierki, coś się dzieje. Będzie chyba ta walka o prymat na Kaszubach. Tutaj oddaję głos promotorowi, który to oceni na gorąco. No, mamy walkę na następną galę, panie promotorze. Witam serdecznie, urządźcie. W pierwszej kolejności chciałbym podziękować panu burmistrzowi Waldemarowi Miśko, sponsorowi kulturalnemu Komanit, sponsorowi głównemu hotelowi Imperial oraz wszystkim sponsorom. Powiem tak, w gminie Kalino widać, słychać i czuć, że to są ludzie prosportowi, że są to ludzie, którzy kochają sport. Bardzo się cieszę, że mogę w tym gronie tutaj z nimi przebywać, że zostałem zaproszony, że nasza organizacja została zaproszona do organizacji pierwszej zawodowej gali tutaj właśnie w Karlinie. Także przed państwem 9 zawodowych pojedynków. W walce wieczoru Mateusz Polski, lokalny, nasz mieszkaniec Karlina, lokalny zawodnik, zmierzy się z Adamem Nangę, bardzo solidnym zawodnikiem, który od 4 lat nie doznał porażki, z bardzo obfitym bilansem, bo z tego co pamiętam, to ma 20 kilka wygranych walk. Myślę, że postawi Mateuszowi bardzo wysoką poprzeczkę. Będzie to godny main event tej gali, którą państwu przedstawimy. Dodatkowo miała być druga walka mistrzowska, właśnie Kaspra Mejny z Jakubem Sosińskim. Tutaj mogę powiedzieć w tej sytuacji Kasprowi, że od wczoraj jestem jakby na telefonach z Łukaszem Rostkowskim, menedżerem Jakuba. Ustaliliśmy wspólnie, że Jakub po operacji, wiadomo, przejdzie rekonwalescencję. Niedługo wróci do treningów i na następnej naszej gali, która odbędzie się 11 lutego, mogę powiedzieć dzisiaj tylko tak pokrótce, w twoich rodzinnych stronach, dojdzie do twojej walki mistrzowskiej. Jeżeli chodzi o tą galę, tutaj pracujemy nad zastępstwem, abyś mógł wystąpić, żeby przygotowania nie poszły na marne, bo to jest dla mnie też najważniejsze jako dla promotora, żeby uratować twoją walkę, żebyś wystąpił. Co do walki Mejna Biznesky Mejna, myślę, że w Kościerzynie, może powiem, na Kaszubach ciężko by było znaleźć halę, która by była w stanie udźwignąć kibiców, którzy by chcieli zobaczyć ten pojedynek, bo myślę, że docelowo w przyszłości, jeżeli no chłopaku będzie się udało wygrywać, być może do takiego pojedynku dojdzie, być może w stawce będzie też pas mistrza Polski. Jest to melodia przyszłości, absolutnie, ale ja nie mówię nie, jeżeli chłopacy będą zainteresowani za jakiś czas, to myślę, że pomogę im to zrealizować. No panie promotorze, tutaj się już dużo dzieje, bo tutaj zaczepił mnie Kacper i mówi, że on wygrał z Bańbułą i to wszystkie rundy do zera. Co ty na to? Gratuluję. A pamiętasz w ogóle, kiedy to było? Może jakoś dawno, nieprawda? Chyba październik zeszłego roku. No, także dobrze pamiętam. Widzisz, jeszcze boks mi pamięci z głowy nie wybił. Nie, no jest bardzo dobrze, pamięć masz doskonałą, absolutną, więc tak naprawdę wszyscy liczymy na to, że do tej walki kaszubskich tytanów, bo tak to nazwę boksu królewskiej kategorii dojdzie. Ja jestem ciekaw, panowie, na jakim dystansie w ogóle wy byście się zmierzyli? 6, 8, 10 rund? Ja wiem, że o pas jest dyszka, ale może walka niekoniecznie będzie o pas, dlatego ja się pytam was, jaki dystans was interesuje, bo to jest ciekawa rzecz. Bardzo ciekawa rzecz, prosimy o odpowiedź. Z mojej strony na chwilę obecną nie znam odpowiedzi. Jeżeli stawką miałby być pas, no to wiadomo, że ta dyszka. A jeżeli pasa w tej walce nie miałoby być, no to nie wiem, tutaj z Krystianem by było trzeba rozmawiać. Przede mną jeszcze jedna szóstka, wtedy prawdopodobnie wejdziemy na ósemkę i zobaczymy, jak to będzie. A Kacper Mejna lubi biegać długie dystanse. 15 rund. Proponuję tę rewolucję długodystansową. Muhammad Ali tyle walczył. O, idol?
Idol Muhammad Ali? 15. Ale czy to jest twój idol? Taniec na nogach. Strasznie mi się podobał. Tutaj pytanie od publiczności. Proszę bardzo. No nie można się wstydzić. Proszę, proszę, proszę bardzo. Pytanie do Artura. Czy interesuje go knockout, czy walka wygrana na punkty? Generalnie interesuje mnie boks i walka, a jeżeli będzie miał być knockout, to przychodzi on sam. Knockouty przychodzą same, proszę bardzo. Bizon Wizewski, brawo! Zawodnik, do którego knockouty przychodzą. Myślę, że tutaj też ta kariera się rozwija. Trzeba śmiało powiedzieć, że z walki na walkę jest coraz lepiej. Dlatego też tutaj wywołaliśmy razem z promotorem Krystianem też tą właśnie walkę tych kaszubskich wojowników wagi ciężkiej. Na razie każdy z was pójdzie swoją drogą. Każdy gdzieś tam będzie miał swojego rywala. Powiedz mi, Bizon, co ty na temat swojego rywala możesz powiedzieć? Wiem, że jest Włochem, pewnie lubi makaron, ale... To takie stereotypy, wiesz. No, a ogólnie nic więcej o nim nie wiem, no co. Przyjedzie i dostanie wpierdziel. Słuchaj, ja widziałem zdjęcie, jest groźny. Jest starszy, więc jest doświadczony, więc... No, słuchaj, nie można tak Włochów deprecjonować. Włosi pojawiają się na galach światowych i dają dobre walki, więc... A jak sam powiedziałeś, takie lekceważenie potrafi zgubić czasami. Ale ja go w ogóle nie lekceważę. Ja podchodzę do niego bardzo poważnie, ale wiem, że wygram. Bardzo poważnie, powiedz mi, przygotowania. Z kim sparowałeś? Co możesz powiedzieć na temat swoich przygotowań? Sparowałem z Nikodemem Jerzewskim. Najwięcej rund z nim stoczyłem, ponieważ on też równolegle przygotowywał się do walki. Po twojej lewej siedzi gość, z którym sparuję. Więc możesz wrócić. Słuchaj, no to jest właśnie bardzo ciekawe, że często jest tak, że rozmawiamy o walce zawodników, którzy już w ringu byli, którzy już się znają, którzy już sparowali. Powiedzcie mi, chłopaki, czy to w czymś przeszkadza, czy motywuje? Myślę, że kibice są tym zainteresowani. Wiesz co, dopóki Kacper nie będzie walczył ze mną, ja zawsze będę jemu kibicował. To jest, znamy się, sparujemy, pomagamy sobie, jesteśmy z jednego regionu i no nie ma innej opcji, żebym jemu nie kibicował. Chcę, żeby ten pas został jak najdłużej u niego. No wiadomo, że do tego momentu, kiedy miałoby ewentualnie dojść do naszej walki. No, myślę, że to jest w miarę normalne i tak powinno być wszędzie. Kacper, odniesiesz się jakoś do tego. Powiedz mi, jaka jest według ciebie z perspektywy pięściarza, jaką widzisz różnicę między sparingami, a między walką? Oczywiście rękawice, oczywiście brak kasku, no to wszyscy wiemy. Ale powiedz mi, czy to jest kwestia jakiejś dodatkowej motywacji, nie wiem, adrenaliny? Jak ty to widzisz? Jeszcze podczas walki dochodzi stres, to też tam uciekają ten tlen. Więc jak ja to widzę, szczerze mówiąc, jeszcze nie zastanawiałem się. Nie zastanawiałeś się. Do za chwilę masz walkę, no na razie ci wypatrywał, ale będziesz miał następny, więc może czas najwyższy, żebyś się zastanowił nad tym. Ja troszeczkę jestem teraz wybity z tego powodu, że Jakub Sosiński nie jest moim rywalem, dlatego tak średnio mi się to uśmiecha. No słuchaj, no próbujemy tu wszyscy żartować, no ja to troszkę, wiesz, jakby dopowiedzieć tą dramę, obrócić w żart, no ale no nam wszystkim jest szkoda, bo naprawdę kibice w Polsce sobie ostrzyli zęby na tą walkę, tak można powiedzieć, w szczerości, bo to no jedna z lepszych walk w kategorii ciężkiej, jaką można było w ogóle w Polsce zrobić. No i no bardzo duża szkoda, że ona wypadła. Promotor Krystian Karzyszka przed chwilą poinformował, że to nie jest tak, że jej nie ma i nie ma żadnych planów. Oczywiście plany są, będzie rekonwalescencja i do walki dojdzie. Więc myślę, że tutaj tak naprawdę nic straconego, tylko to się gdzieś po prostu w czasie odwlecze. No ale przed tobą pewnie będzie kolejny rywal i pewnie kolejne wyzwanie. No i trzeba będzie szybko zbudować tą motywację. Tak jest, tylko byśmy musieli się szybciutko dowiedzieć, jaki to rywal, bo ja na mur beton się przygotowałem na Jakuba Sosińskiego. Więc był inny plan i byśmy musieli szybko się dowiedzieć, jaki jest rywal, wtedy można rozmawiać. Wiesz co, przed walką pewnie byś tego nie zdradził, ale dzisiaj możesz powiedzieć, no jakie były te przygotowania, co tam było takiego niesamowitego, konkretnego pod Jakuba Sosińskiego, no gdzieś tam, oprócz tego, co mi pisałeś prywatnie o tych szpitalach, noszach i innych rzeczach, no co tam sobie jeszcze w głowie na niego zaplanowałeś?
Ale zobacz, spełniło się. Mówiłem o szpitalu i niby ma być szpital. No wydawało mi się, że o co innego ci chodziło, ale no dobrze, nie. O kontuzję mi chodziło, nie wiem, co ty tam sobie dopowiadasz. Kontuzja po walce? Przed. Tak jest, zacząłem traktować boks jako pracę, jako moje życie, mój dochód, więc trzeba spiąć pośladki i zasuwać, jak w każdej normalnej pracy, żeby były awanse, żeby były podwyżki, więc traktuję jak pracę i działam. Krystian, stworzyłeś taką strukturę marketingową, grube roki, awanse, podwyżki, jak w McDonaldzie, kolejne etapy, tak to wygląda? O, tak to powinno wyglądać i tak pewnie też wygląda. Te wszystkie jakby wynagrodzenia są pewnie zależne od osiągnięć zawodnika, bo im wyżej zawodnik dojdzie, no to tym pewnie się rozmawia o większych pieniążkach. No tak to wygląda. Jeżeli chodzi o Kacpra, to mogę powiedzieć, że to jest zawodnik, który absolutnie nie odmawia wyzwań, bo gdzieś jak proponowałem zawodników, to Kacper zawsze mówi tak, okej, biorę, no trener do mnie mówi, no Krystian, jeszcze poczekajmy, bo Kacper młody zawodnik, 22 lata, trzeba go budować, on się jeszcze uczy, absolutnie może już walczyć z zawodnikami, którzy są bardzo solidni, bardzo mocni, ale tutaj też no, trener chce poświęcić czas Kacprowi, tak? I chce no, jak najwięcej go nauczyć, że jak będzie kiedyś ta szansa naprawdę no, bardzo dużej walki, no to on będzie w stanie to wygrać. No, to jest tak samo jest w przypadku Artura Bizeckiego, Rafał Kołużny tak samo. Widzą tak samo, jak gdzieś oferowałem jakieś walki, to od razu bierze każdego, jak później rozmawiam z Rafałem, no to z trenerem zawsze się analizuje dobór rywala, tak samo jest w przypadku Hakoba, czy innych trenerów. Ja zawsze jak ustalam walkę i robię matchmaking karty walk na naszych galach, to w pierwszej kolejności chyba biorę za telefon i dzwonię do trenera, zapytać się przede wszystkim o dyspozycję zawodnika na dany moment, bo to też różnie bywa. I trener jakby pomaga mi w doborze rywala na odpowiedni etap kariery, tak to wygląda. No Kacperku, smutny taki jesteś, porozmawiajmy trochę, no powiedz, no uśmiechnij się, no nie koniec świata, no rywal wypadł, będzie następny, kto wie, może mocniejszy, no powiedz coś ciekawego, zobacz, ci wszyscy ludzie przyszli tu po to, żeby cię obejrzeć. Już myślałem, że o mnie zapomniałeś. Nie zapominam, cały czas widzę, jak się nudzisz, nogami przebierasz, tylko myślałem, kiedy wrócić do ciebie. Ja się zastanawiam, kiedy będzie koniec. Brawo, Kacper. Kacper, powiedz, na pewno zauważalna jest jedna rzecz ostatnio w twojej karierze, taka powiedzmy dosyć poważnie wszedłeś w social media. Praktycznie jest ciebie pełno. Powiedz, z czego to wynika? Czy przejęłeś, chcesz pokazać innym pięściarzom, że po prostu zmieniasz ten wizerunek, że wszyscy mówią, czy pięściarze są nudni, że gdzieś tam się nie pokazują w tych mediach? Ty chcesz pokazać, że jest inaczej, tak? Staram się też promować boks. Bo jednak zawodnicy tak mało tego pokazują, czy tam media, więc staram się pokazywać. Też można tak powiedzieć, że zatrudniłem od tego człowieka, żeby mi pomógł w tym. I fajnie ogarnia mi tego Instagrama, tam zawsze troszeczkę mi ciśnie, dawaj, nagraj coś. No i działamy, nie? I coś tam bije do góry i coraz więcej tych obserwujących, większe zasięgi i też słyszę z zewnątrz ludzi, że oni właśnie tego potrzebowali, żebym coś powiedział, coś tam pokazał, jak jakieś tam życie mi leci, ale staram się też życia prywatnego nie pokazywać, więc swoje prywatne rzeczy troszeczkę szanuję, dlatego dużo tam boksu jest, też monotonność strasznie, dlatego też widzicie często... No jesteś bokserem, nie strażakiem, no to ma być boks, co ma być innego? No jest monotonność, rano wstajesz, jedziesz, załóżmy do Gdańska, wracasz tam po 7-6 godzinach, odpoczywasz godziny dwie, jedziesz na drugi trening i masz już 21-20 i spać idziesz, nie? I tak w kółko, jak mamy sezon przygotowawczy oczywiście. Ale aż takiej dużej monotonii to u ciebie nie ma, bo widać, że ranczo oglądasz, nie? Także każdy odcinek jest inny. Bizona, właśnie jestem ciekawy, kiedy ty zaczniesz się tymi social mediami interesować i zaczniesz też coś wrzucać, nie wiem, jak jedziesz samochodem, cokolwiek. Kibice też są ciekawi, gdzie jedziesz, po co jedziesz, co robisz, co jesz, do kogo przychodzisz. Może warto tutaj z rad kolegi skorzystać. Może i warto, ale nie wiem, jakoś chyba nie jestem do tego stworzony do końca. Jak mówimy już o ranczu, to chcę podkreślić, że tam jest mega dużo odcinków i sezonów, a ja już oglądam to czwarty raz, od nowa.
Kacper Wejna, wielki fan serialu Rancho. Dziękujemy serdecznie, brawo! Dziękuję bardzo. Dziękuję.